Witam Państwa w domu Edyty Stein. 12 października, w dniu 129. rocznicy urodzin Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, otworzyliśmy wystawę pod tytułem Roman Ingarden – fotografie i dokumenty z rodzinnego archiwum, poświęconą polskiemu profesorowi filozofii, a zarazem przyjacielowi Edyty Stein. Rok 2020 przyniósł szczególną pamięć o tym wybitnym fenomenologu, ponieważ uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej został on ustanowiony właśnie rokiem Romana Ingardena. Z tej okazji stworzyliśmy ekspozycję, na którą składa się ponad 40 fotografii i dokumentów z archiwum rodziny Ingardenów. Wystawa została zorganizowana w ramach programu kulturowego Dziedzictwo Edyty Stein dzięki życzliwości profesora Krzysztofa Ingardena, wnuka profesora Romana Ingardena, który udostępnił nam materiały z archiwum rodzinnego Ingardenów, a także wyraził zgodę na wykorzystanie dokumentów prezentowanych w archiwum cyfrowym Romana Ingardena oraz zdeponowanych w Archiwum Nauki Pan i Pał w Krakowie. Kolekcja obejmuje zdjęcia z lat młodości studenckiej polskiego filozofa, jego wieloletniej działalności uniwersyteckiej we Lwowie, Toruniu i w Krakowie oraz fotografie rodzinne. Wyjątkowym elementem wystawy jest korespondencja kierowana przez kardynała Karola Wojtyłę do profesora Romana Ingardena w sprawie organizacji sesji poświęconej pamięci Edyty Stein, która odbyła się 6 kwietnia 1968 roku w Krakowie, a także fragmenty rękopisu referatu wygłoszonego przez filozofa w trakcie tej sesji. W pierwszych słowach swojego wystąpienia profesor Roman Ingarden powiedział: „Jestem jedynym człowiekiem w Polsce, który znał osobiście Edyty Stein. Zapraszam na wirtualny spacer po wystawie. W krótkiej opowieści postaram się przybliżyć Państwu najważniejsze fakty z życia Romana Ingardena w perspektywie przyjaźni z Edytą Stein oraz znajomości z Karolem Wojtyłą”. Roman Ingarden urodził się 5 lutego 1893 roku w Krakowie, w bogatej mieszczańskiej rodzinie. Gimnazjum ukończył we Lwowie w 1911 roku. W tym czasie najbardziej pasjonował się literaturą, muzyką i sportem. Rozczarowany metodami krytyki literackiej, przepełniony pasją poznawczą i ciekawością świata, zbliżył się do filozofii, która, jak wierzył, pozwoli mu na wypracowanie metodologii pracy z tekstem literackim i na zaspokojenie teoretycznych ciągot. W 1911 roku rozpoczął studia filozoficzne pod okiem Kazimierza Twardowskiego, założyciela szkoły lwowsko-warszawskiej, a rok później wyjechał do Getyngi, gdzie studiował filozofię u Edmunda Husserla, matematykę u Dawida Hilberta oraz psychologię u Georga Eliasa Müllera. To właśnie w Getyndze Roman Ingarden spotkał Edytę Stein. Było lato 1913 roku. Oboje chłonęli wówczas wyjątkową akademicką atmosferę tego miasta. Szczęśliwi, że dzięki decyzjom o konieczności wyjazdu z rodzinnych stron Roman Ingarden ze Lwowa, a Edyta Stein z Wrocławia otrzymali szansę dalszego rozwoju intelektualnego pod skrzydłami wyjątkowego filozofa, twórcy fenomenologii, profesora Edmunda Husserla. Roman Ingarden w trakcie studiów uczestniczył w życiu intelektualnym i sporach filozoficznych toczonych wokół fenomenologii. Poznał też bliskich współpracowników oraz uczniów Husserla, takich jak Max Scheler, Adolf Reinach, Hans Lips, Fritz Kaufmann, Hedwig Konrad Martius, no i oczywiście Panna Stein. Po wybuchu I wojny światowej środowisko fenomenologów getyńskich rozproszyło się, a sam Ingarden przenosił się z Getyngi do Wiednia, z Wiednia do Lwowa, aż w końcu w 1916 roku do Fryburga Bryzgowińskiego, dokąd na posadę uniwersytecką został powołany jego mistrz Edmund Husserl. We Fryburgu więzy przyjaźni pomiędzy Romanem Ingardenem i Edytą Stein zacieśniły się. Widywali się prawie codziennie, a ich wspólnym punktem odniesienia był Edmund Husserl oraz fenomenologia, po której obrzeżach wspólnie podróżowali. Ingarden w swoich wspomnieniach pisał, iż we trójkę tworzyli we Fryburgu małą getyńską kolonię. W 1916 roku Edyta Stein obroniła u Husserla swoją pracę doktorską o zagadnieniu wczucia. Natomiast Roman Ingarden pracował nad rozprawą poświęconą intuicji i intelektowi u Bergsona. Na początku 1917 roku z powodu złego stanu zdrowia, spowodowanego zapewne utratą ukochanej Laury Baranowskiej, Roman Ingarden wyjechał na 8 miesięcy do Krakowa. Wówczas to rozpoczęła się bogata korespondencja pomiędzy nim a Edytą Stein, trwająca do końca 1938 roku.
W drugiej połowie 1917 roku Roman Ingarden wrócił do Fryburga i w styczniu kolejnego roku obronił swoją pracę doktorską, po czym wrócił na stałe do Polski. Pracował w Końskich, Lublinie oraz Warszawie, gdzie 1 lipca 1919 roku, ku niemałemu zaskoczeniu Edyty Stein, wstąpił w związek małżeński. Żoną Romana Ingardena została Maria Adela Józefa Pol, okulistka, absolwentka Żeńskiego Instytutu Medycznego w Kijowie. Filozof poznał ją w młodości we Lwowie, a w ponownym nawiązaniu znajomości pośredniczył Jan Chmieliński, przyjaciel Romana, który de facto odbił mu wcześniejszą ukochaną. Po ślubie Ingardenowie zamieszkali w Warszawie, a następnie wraz z powiększającą się rodziną w Toruniu. Małżeństwo doczekało się 3 synów: Romana Stanisława, późniejszego profesora fizyki, Jerzego Kazimierza, pilota, który zginął w 1949 roku, oraz Janusza Stefana, późniejszego architekta. Ingarden dzielił więc swój czas pomiędzy pracę dydaktyczną, naukową oraz życie rodzinne. Po powrocie do Polski Ingarden rozpoczął pracę jako nauczyciel fizyki, matematyki i języka niemieckiego. Praca dydaktyka nie pochowała jednak jego teoretycznych i akademickich ambicji. Pisał w tym czasie dużo i ukończył m.in. rozprawę habilitacyjną o pytaniach esencjalnych, którą obronił w 1924 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Krótko potem podjął we Lwowie pracę nauczyciela gimnazjalnego, a następnie ściągnął do miasta swoją rodzinę. Dając wykłady jako docent prywatny na Lwowskim Uniwersytecie, współpracował z profesorem Kazimierzem Twardowskim, starając się o profesurę. W 1927 roku Roman Ingarden odbył kilkumiesięczną zagraniczną podróż naukową. Odwiedził wówczas Fryburg, Marburg oraz Paryż. W październiku tego roku spotkał się po prawie 10 latach z Edytą Stein. Ona pracowała wówczas przy klasztornej szkole w Spirze, dlatego też na miejsce spotkania wybrała dom fenomenologów w Bad Bergzabern. W gościnie u Hedwig Konrad Martius na wspólnych rozmowach oboje spędzili 2 deszczowe dni. Roman Ingarden i Edyta Stein po raz ostatni w życiu widzieli się w kwietniu 1929 roku we Fryburgu podczas jubileuszu 70. urodzin Husserla. Przez następne lata korespondowali z sobą, wymieniając poglądy filozoficzne. Pomimo iż wybory życiowe Edyty Stein, to jest konwersja na katolicyzm oraz wstąpienie do zakonu karmelitańskiego, budziły w Ingardenie niezrozumienie, nadal pozostawała dla niego osobą wyjątkową, z którą łączył go świat fenomenologii. W kwietniu 1934 roku Edyta Stein, wówczas już siostra Teresa Benedykta od Krzyża, przesłała Ingardenowi zdjęcie zrobione po mszy obłuczynowej, która miała miejsce w kolońskim klasztorze. W liście towarzyszącym fotografii, oprócz opisu radości z osobistego wydarzenia, Stein nie zapomniała pogratulować Ingardenowi uzyskania profesury, o którą się przez wiele lat starał. Pomimo tego awansu Ingarden jako fenomenolog wciąż nie mógł znaleźć w Polsce przychylnego środowiska naukowego, w którym mógłby rozwijać swoje badania. Nie poddając się jednak przeciwnościom, sukcesywnie propagował myślenie fenomenologiczne i zarażał nim powoli kształtujące się wokół niego koło studentów i studentek, uczęszczających na jego seminaria, tworząc fundamenty dla polskiej fenomenologii. Ingarden dyskutował i korespondował z wieloma osobami świata nauki i kultury. Jedną z nich był Witkacy. Panowie poznali się w 1924 roku w Toruniu, podczas premiery spektaklu Witkacego, połączonej z odczytem o teatrze. Na koniec wieczoru Ingarden i Witkacy zostali sobie przedstawieni i prowadzili długą rozmowę. Przez kolejne 10 lat nie mieli z sobą kontaktu, aż do 1934 roku, gdy ponownie go z sobą nawiązali i podtrzymywali przez korespondencję oraz coroczne wizyty Ingardena w Zakopanem. W tak zwanych rozmowach istotnych podejmowali kwestie metafizyczne i ontologiczne, wiodąc spory o istnienie świata, aż do 1939 roku i tragicznej śmierci Witkacego. W ciągu tych kilku lat Witkacy namalował serię portretów Ingardena oraz jego żony Nuny. Dramatyczne czasy II wojny światowej Roman Ingarden przeżył we Lwowie, doświadczając okupacji sowieckiej, niemieckiej i znowu sowieckiej, jako naukowiec i pedagog starając się zachować niezależność od ideologicznej propagandy uniwersyteckiej. Jednocześnie uczestniczył w konspiracyjnych strukturach edukacyjnych,
Egzaminował maturzystów, a nocami pisał swój spór o istnienie świata. Jesienią 1944 roku pomagał przy ewakuacji dzieci osieroconych podczas rzezi wołyńskiej do skromnego sanatorium w Pieskowej Skale. W lutym 1945 roku przeniósł się do Krakowa. Zapewne dopiero po zakończeniu wojny dowiedział się, że jego przyjaciółka, Edyta Stein, siostra Teresa Benedykta od Krzyża, w 1942 roku straciła życie wskutek zagłady Żydów. Po wojnie Ingarden podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1946 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego i stanowisko kierownika drugiej katedry filozofii UJ. Prowadził wówczas ożywioną działalność dydaktyczną, akademicką i badawczą. Uczestniczył także w wielu zagranicznych konferencjach. W 1950 roku został jednak odsunięty od pracy na uniwersytecie, ponieważ władze komunistyczne uznały jego dorobek za niezgodny z obowiązującymi wówczas ideologicznymi priorytetami. Na Uniwersytet Jagielloński powrócił dopiero w 1957 roku po śmierci Stalina i relatywnej liberalizacji stosunków w PRL. Objął ponownie stanowisko kierownika Katedry Filozofii, gdzie pracował do 1963 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Był aktywnym zawodowo filozofem. Pisał, podróżował z wykładami, a w samym Krakowie stworzył ośrodek polskiej fenomenologii. W krakowskim środowisku naukowym sukcesywnie poszerzał się krąg młodych filozofów zafascynowanych fenomenologią. Wśród nich był ksiądz Karol Wojtyła, którego zainteresowania badawcze, a w szczególności temat habilitacji realizowanej na początku lat 50. poświęcony zagadnieniu etyki u Maxa Schellera, w naturalny sposób prowadziły do spotkania z Ingardenem. Wojtyła, zarówno jako biskup krakowski, jak i późniejszy kardynał, podtrzymywał kontakty z profesorem Ingardenem. Na początku lat 60. zwrócił się do filozofa z prośbą, aby jeszcze przed przejściem na emeryturę wobec nieprzychylnych duchowieństwu komunistycznych struktur akademickich umożliwił realizację doktoratu kilku księżom z archidiecezji krakowskiej. Wśród nich znalazł się ksiądz Józef Tischner, który w 1963 roku pod okiem profesora Ingardena obronił dysertację doktorską pod tytułem Ja transcendentalna w filozofii Edmunda Husserla. Zainteresowanie księdza Wojtyły profesorem miało jeszcze jeden niezwykle istotny wymiar. Była nim pamięć o Edycie Stein. Interesowała go nie tylko w wymiarze filozoficznym jako fenomenolog, czy też duchowym jako zakonnica. Świadomość, że siostra Teresa Benedykta od Krzyża, niemiecka karmelitanka żydowskiego pochodzenia, poniosła męczeńską śmierć w komorze gazowej Auschwitz-Birkenau, w krakowskim duchownym pobudziła głębokie refleksje, które wyraził w duszpasterskim działaniu jako biskup, a następnie metropolita krakowski. Wojtyła upatrywał w niej osobę nietuzinkową, której droga do wiary, duchowy testament oraz okoliczności śmierci zasługiwały na szczególną refleksję w Kościele katolickim. Miał nadzieję, że pamięć o tej wybitnej intelektualistce, niemieckiej karmelitance żydowskiego pochodzenia, stworzy przestrzeń do dialogu i pojednania pomiędzy zwaśnionymi narodami i religiami Europy, które wskutek II wojny światowej nosiły w sobie wciąż krwawiące i niezabliźnione rany. W 1967 roku podjął inicjatywę zorganizowania uroczystości upamiętniających postać Edyty Stein w związku z 25. rocznicą jej śmierci w komorach gazowych obozu Auschwitz-Birkenau. Wydarzeniu miała towarzyszyć sesja naukowa, dlatego też kardynał Wojtyła zwrócił się z prośbą do profesora Ingardena o wygłoszenie referatu poświęconego Edycie Stein. Filozof wyraził zgodę, ale w związku z jego naukowym pobytem w Oslo termin sesji przeniesiono na kolejny rok. Odbyła się ona ostatecznie 6 kwietnia 1968 roku w siedzibie biskupów krakowskich. Wśród późniejszych komentatorów tego wydarzenia pojawiły się głosy, iż była także swojego rodzaju odpowiedzią krakowskiego duchownego na sytuację z marca 1968 roku. Nie zachowały się żadne dokumenty wskazujące na to, kto konkretnie, oprócz kardynała Wojtyły i profesora Ingardena, był uczestnikiem sesji. Jak wynika z korespondencji, zaproszenie do współudziału zostało skierowane do ponad 20 osób. Najprawdopodobniej byli to księża z kurii metropolitalnej oraz osoby potencjalnie zainteresowane tematem,
ze środowiska filozofów krakowskich. Być może wśród słuchaczy był obecny profesor Stefan Świeżawski, profesor Izydora Dąbska, dr Władysław Stróżewski lub też ksiądz dr Józef Tischner, dr Andrzej Pułtawski czy też dr habilitowana Danuta Gierulanka. Podczas sesji profesor Ingarden wygłosił referat pod tytułem O badaniach filozoficznych Edith Stein. Tekst odczytu został zrekonstruowany już po śmierci profesora na podstawie rękopisu, maszynopisu oraz zapisu magnetofonowego, które zachowały się w archiwum rodziny Ingardenów. W pierwszych słowach swojego wystąpienia profesor Ingarden wskazał na dwa powody, dla których przyjął zaproszenie do wygłoszenia odczytu. Jestem jedynym człowiekiem w Polsce, który znał osobiście Edith Stein. Wskazał także na bardzo ważną kwestię aktualnego, powojennego, aczkolwiek jego zdaniem wybiórczego zainteresowania dorobkiem naukowym Edyty Stein. Sądzę, że dzieje się Edith Stein pewna krzywda, mówił Ingarden. Po wojnie zaczęto wydawać jej pisma. Wydano dotychczas 7 tomów, ograniczając się jednak wyłącznie do takich, które albo były pisane już po jej wstąpieniu do klasztoru, albo noszą piętno tzw. filozofii chrześcijańskiej. Edith Stein była filozofem, uczonym i pozostała nim nawet w klasztorze, nie poprzestając pracować naukowo, w niewątpliwie trudnych warunkach. Poziom tych wcześniejszych prac nie jest niższy niż poziom książek napisanych w klasztorze. Należy im tedy poświęcić więcej uwagi. Mój odczyt pragnie to zaniedbanie naprawić. Odczyt ten stanowił zatem pierwszy zarys dziejów, czy też głównych etapów badań Edyty Stein. Z uwagi na charakter wystąpienia ograniczone do szkicowego przedstawienia zagadnień, którymi się kolejno zajmowała. Profesor Roman Ingarden zmarł nagle 14 czerwca 1970 roku z powodu wylewu mózgowego. Kardynał Wojtyła uczestniczył w mszy żałobnej za duszę filozofa, która odbyła się w kościele świętej Anny w Krakowie oraz w uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu rakowickim. Kilkadziesiąt lat później były biskup diecezji, na której terenie znajduje się dawny obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, po objęciu stolicy Piotrowej jako papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Teresę Benedyktę od krzyża, a potem ją kanonizował i ogłosił współpatronką Europy. Roman Ingarden, Edyta Stein, Karol Wojtyła. Trzy wielkie postaci XX wieku, które połączyła fenomenologia jako metoda filozofowania oraz szeroko rozumiana problematyka bytu osoby ludzkiej. Ze zdumieniem odkrywamy, jak na kanwie dziesięcioleci życiorysy tych osób przeplatały się z sobą, wpływały na siebie, odciskając niezwykle wymowne piętno o ponadczasowym znaczeniu. Ten tajemniczy splot ludzkich historii zdumiewa, gdy analizujemy go z perspektywy czasu, przez pryzmat osobistych poszukiwań i duchowych inspiracji. Mam nadzieję, że dzięki temu spacerowi po wystawie bliższa stała się Państwu postać profesora Romana Ingardena. Mówić o nim szerzej będziemy już niedługo w związku z promocją najnowszej biografii filozofa autorstwa Radosława Kuliniaka i Mariusza Pandury. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem.